Moje typy postaci, które pojawią się według mnie w Plejadzie Gwiazd i zaznaczam, że to jest moje typowanie. Jeżeli okaże się, że żadna z tych postaci się nie pojawi, no to mam nadzieję, że nie zostanę zjechany w sekcji komentarzy. A więc tak. Z postaci z drugiego sezonu, kto w mojej opinii ma jeszcze szansę się pojawienia? Hunter. Tylko teraz pytanie, czy jeżeli on się pojawi, to czy jego wygląd się zmieni, tak jak w przypadku niektórych postaci? Druga postać, która myślę, że ma szansę pojawienia się w Plejadzie Gwiazd, to jest Aiden. 60% że jest w stanie wrócić, 40% że jednak nie wróci. Tak zaryzykuję, ewentualnie dam te mityczne 50 na 50. Dobra, kolejną postacią, która wydaje mi się, że mogłaby wrócić, chociaż tu bardziej, nie będę tego ukrywał, że bardziej zagrało sympatia niż zdrowy rozsądek i przekalkulowanie, to jest Connor. I przede wszystkim mogę tutaj trochę złączyć postacie. Chciałbym, żeby też Ria wróciła. Chciałbym zobaczyć, jakby wyglądały ich wątki. Po tym, jak Ria faktycznie tam chyba przeprosiła, o ile dobrze pamiętam, w Dizventure była taka cała zapłakana yy, za swoje zachowanie, to chciałbym zobaczyć, czy w sezonie. Z... Plejady gwiazd oczywiście Zaczęłaby kontrolować swoje zachowanie Czy w pewnym momencie znowu Zaczęłoby coś do tego pustego łuba Dobijać, no jestem bardzo ciekaw Aczkolwiek Connor i Ria wydaje mi się Że to jest mało prawdopodobne, że oni się pojawią W Plejadzie gwiazd, takie bym bardziej Powiedział, że to jest szansa, że oni się pojawią Takie 30 na tak Bardziej 60 Przepraszam, 70 na nie, tak więc Dlatego po raz kolejny chciałbym Podkreślić, że nie chcę Aby ktokolwiek brał Moje gdybanie jako pewnik, że w tym momencie, jeżeli ja mówię, że oni w mojej opinii wrócą, to na bank wrócą, bo nie wiem. Ja mogę tylko obstawiać, że wrócą. Równie dobrze może Ashley wrócić. Ashley chciałbym, żeby wróciła, ale szanse na to, że ona wróci są bardzo małe. Zobaczymy, co twórcy pokażą. Może będzie tak, że oczywiście trafię i będzie takie wow! Trafiłem! <grym> A może równie dobrze będzie tak, że. No nie trafię, mi się tak tylko co dnie pogdybałem I czy ja powiedziałem Ashley z sezonu drugiego? Jeżeli powiedziałem z sezonu drugiego, to e, przepraszam na emocje Nie miałem na myśli Ashley z sezonu drugiego, tylko z sezonu pierwszego Jezus, ale widzicie, już mi się niektóre te postacie mylą Ali na przykład też, mimo że bardzo lubię Uważam, że jest to naprawdę fajna dziewczyna Nie wiem, czy szczerze publika, jakie ma zdanie na temat Ashley Wiem, że Ashley, Boże, Ali Jezu, widzicie, znowu mi się myl pamiętam, że miała zmienianego aktora głosowego i też trochę nie rozumiem czemu, bo ten aktor głosowy przez pierwsze tam ileś odcinków był naprawdę w porządku i nie rozumiem dlaczego ten aktor głosowy się zmienił. Rosa Maria czy Will niestety się nie pojawią. A szkoda. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo wracają do gry Ellie oraz Miriam. A dodatkowo zgadłem też, że do gry wróci Fjord oraz Jake. No powiem Wam, że ze wszystkich postaci, jakie typowałem, tylko dwie, ewentualnie trzy nie pojawią się w plejadzie gwiazd. Czuję się w tym momencie naprawdę zacięte. Serio, ja chyba zacznę w Totka grać, bo szczęście chyba zaczyna mi dopisywać. Aha, jeśli was interesuje czemu tak dziwnie mówię, to dlatego, że wychodzę z choroby. Niestety Angina mnie do. Padła od czterech dni, a więc dlatego jest taka lekka cisza, bo spokojnie zapas mleka wciąż mam i jeszcze się nie skończył. Tak więc, no co ja wam mogę więcej powiedzieć? Jeśli wam się spodobało, to zostawcie kciukersa w górę oraz subskrypcję, jeśli jesteście nowi, po więcej i widzimy się w kolejnych materiałach. Ciao!